Pierwsza zmiana od 1 stycznia 2020 roku będzie dotyczyła rejestracji pojazdu. Po zakupie nowy właściciel będzie miał 30 dni na przerejestrowanie samochodu. W przeciwnym razie zapłaci nawet 1000 zł kary. Obowiązek nie będzie dotyczył nowych samochodów, które będą traktowane jako towar handlowy. Wysokimi karami nie będą musieli przejmować się dilerzy. Nowe przepisy będą jednak dużym problemem dla importerów i sprzedawców samochodów używanych. 6 grudnia weszły w życie przepisy dotyczące obowiązującej jazdy na suwak i tworzenia korytarza życia w przypadku wystąpienia zatoru drogowego. Pierwszy przepis ma przyczynić się do usprawnienia miejskiego ruchu, a drugi ułatwić przejazd służbom ratunkowym. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych projektów dotyczących przepisów drogowych jest pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. Oznacza to, że pieszy nie będzie musiał wejść na pasy, by mieć pierwszeństwo przed samochodem. W obecnych przepisach przekroczenie prędkości do 50 km na godzinę w terenie zabudowanym kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W 2020 roku przepis ten ma zostać zaostrzony i wyjść poza granice miasta. Gdziekolwiek przekroczymy prędkość o 50 km na godzinę, skończy się to 3-miesięczną utratą uprawnień do kierowania pojazdami. Zgadzacie się z nowymi przepisami? Dajcie znać w komentarzu, kliknijcie koniecznie link, który właśnie Wam się wyświetlił, a zobaczycie, co jeszcze zmieniło się w przepisach drogowych.